do Wacka Juszczyszyna, który wtedy jeszcze mieszkał na Podwalu. Jest taka ulica, nie? No i tam jego rodzice mieszkali i taki byłem szczęśliwy, bo na dworcu spotkałem we wrocławskim, jeszcze tym starym dworcu, takiego jegomościa, bo przysiadłem się do niego i on tam coś tam gadał, bredził, coś tam opowiadał. Ale tak mówił, że chyba z tego myślę, że powinna być piosenka i wtedy bardzo szybko wpadło mi do głowy, żeby napisać na dwóch akordach. I napisałem piosenkę. Miałem mówić, nie napisałem, tylko ułożyłem piosenkę na dwóch akordach i przyjeżdżam do Wacka. Wacek to usłyszał i on zrobił 17 akordów. No i oczywiście gram wersję wackową. Na dworcach sypiał, czasem pociąg go budził. Wytartym kapeluszem spotykał ludzi. Może czekał na bliskich, nadzieją zarośnięty. Może zgubił bilet, bilet na życie. I tylko nocą sen mu przynosił nienapisany. Aż kiedyś nad ranem zabrakło mu marzeń, wjechał w nieznane ślepym torem. I tylko sen na pustym peronie, jak dawniej roznosi listy, jak dawniej roznosi listy. No a on gdzieś tam nad morzem grywa, zamiast tu ze mną być. Ale w lutym będzie i właśnie to jest taki mój pomysł, żeby jakoś tak fajnie to zrobić, żeby go wciągnąć. Jakiś show zrobić, wiesz. Zrobiliśmy niespodziankę, tak? No nie, zrobimy tak fajnie. Wacek już, ja mówiłem mu o tym, zgodził się, ale tutaj patrzę na Anię. Jest takie urządzenie kapodastra, ale ja też bez kapodastra zagram. Księżyc już lśni, jak mały rogalik i pierwsza gwiazdka drzemie pod parasolem z gwiazd. Usypia cały świat. No, zaśniecie mi zaraz tutaj, dajcie spokój. Nie, nie, ale... Ale to zagramy w lutym. No przecież coś musi być takiego, że nie wszystko. Żeby chcieli wyjść, tak? Na koniec. Nie, nie, ale no kołysanka. Dzień dłuższy to już nie jest tak. Już będzie się wydłużał. Dobra, zwierzę się wam. Ja mam dwie córki, różnica wiekowa. Między nimi jest 30 lat. Zawsze tu brawa miałem. No co? I Basia, nie? Bo
gdy się urodziła, no to ona miała na imię nie Basia właśnie, tylko Olga, ale i tak wszyscy na nią mówili Basia, no bo to była Basia kochana, zespół Szał wtedy i powstała taka piosenka, kołysanka dla Basi. Czyli mamy dwie kołysanki. A to jest kołysanka taka, że można się pobudzić. Obudzić. Nie zasypianka taka. To mi się już te piosenki mieszają.